dzwonienia na anioł pański. Zaczyna od 32 lat swój pracowity dzień kościelny stokarni Józef Wrona. Tu spotkał swoje przeznaczenie. Za żywą zachętą proboszcza księdza kanonika Jana Macha powstały jego pierwsze opowieści w drewnie. Ksiądz Mach sprawuje mecenat nad utalentowanym kościelnym nie tylko słowami zachęty. Podsuwa mu albumy, książki, zabiera na wyprawy do Krakowa, Rzymu i Lourdes. Tak rozszerza się świat Józefa Wrony, ludowego artysty stokarni. Ksiądz dużo książek czytał i wyczytał, że był taki w średniowieczu zwyczaj, że włożono Chrystusa na osiołku po Krakowie. No, w Kalwarii do tego czasu jeździ na żywym osiołku jeden braciszko wsiada i ten zwyczaj jest żywy. Ale ksiądz umyślał tak, żeby w tokarni to wskrzesić. No, ale to był taki trochę nie na czasie ten pomysł. Nie mieliśmy drzewa. Pan Kuc budował szkołę 1000-latkę i tam miał klocek drzewa i na Pana Jezusa był. Ale na osiołku trzeba było troszkę grubsze drzewo. No i powiedział, co Józef tam myśli, co umyśli. Ksiądz Kowalik z Łętowni proboszcz mówi, wiesz co, ja popatrzę w parafii w Łętowni, czy nie mają takiego drzewa. No i gdzieś tam wyszukał takie drzewo, które było święte. I z tego osiołka i ksiądz Kowalik się zawsze był zachwycony i wspominał i dumny z tego, że osiołek jest łętowskiego drzewa. Dla pomnożenia wiary swoich parafian wznowił proboszcz stare misteria. Kościelny pomógł mu w ich realizacji, rzeźbiąc Chrystusa na osiołku, obwożonego w triumfalnym pochodzie wokół kościoła w Niedzielę Palmową. Ja nie wiedziałem, jak się brać za to dłubanie. Ksiądz mnie wziął do Muzeum Szałajskich w Krakowie. Tam był taki skrzydłowca, starorzeźba Chrystusa na osiołku. No i pokazał mi, jak to wygląda. No i jak mogłem, to zacząłem dłubać tego osiołka. Jeszcze pamiętam, wyrzeźbiłem tego osiołka w piwnicy, w suterynach i z Łętowni pani Głowina handlowała cielętami w tych czasach i szła, a ten osiołek, bo w suterynach nie miałem miejsca na niego, szła koło domu, a ten osiołek to było wcześniej rano,
I ten łosiołek był wystawiony. Ona się przestraszyła, że jakieś siele łupione ze skóry przed domem stoi. I tak się to zaczęło, to dłubanie. Kościelne obrzędy towarzyszą ludziom od narodzin aż do zgonu. W dzień powszedni, a tym bardziej w niedzielę i święta. Także i tu Józef Wrona jest niezawodnym towarzyszem księdza Macha. Tak sprzęgły się z sobą losy tych dwóch ludzi, proboszcza i kościelnego. My nie wiedzieli, jak się maluje, jak to się brać za to malowanie. Ksiądz tam miał w wydziale konserwatorskich znajomych. No i pojechał, wspominał i oni tam posłali do jakiegoś profesora, co od sztuki, żeby on posłużył radą. No i ten profesor bardzo życzliwie księdzu wytłumaczył, jakie farby na tego łosiołka, na Pana Jezusa. Jeszcze ci znajomi księdza mówią, że jakże ten profesor taki ideologicznie jest całkiem inny, a u księdzu tak się życzliwie się odniósł do propozycji księdza. Do tego później wielką zasługę ksiądz zaproszał znajomych, ludzi kultury do tokarni. Przyjeżdżało ich dużo, profesor Zin, profesor Rajfus z Krakowa. No i każdy przywoził co roku coraz więcej osób. No i ksiądz później po sumie wychodził na rozstajne drogi i zaproszał tych gości na herbatę do salki katechetycznej. No, rozrosła się ilość znajomych bardzo dużo. I my się cieszyli, i ci znajomi się cieszyli. I sława tokarni też się rozrastała. Jan Paweł zwiedzał tę wystawę Jagiellonów w Warszawie i ten przewodnik mówi, że to jest jedyna, a wzięli z tego Szydłowca tę rzeźbę Chrystusa na osiołku. I ten przewodnik mówi, to jedyna w Polsce taki zwyczaj był, że jest tu na wystawie. A ksiądz Jan Paweł II mówi, a drugo jest w tokarni. No i byli wszyscy zaskoczeni, że papież by lepiej jak oni w Warszawie. To przeżycie. Ja nawet sąsiad, bo to w okresie zimowym prąduje, bo prąd był dopiero w 70-tych latach XX wieku w tokarni podłączony, a ludzie się słodzili, te chłopy tak po chałupach i opowiadali o wojnie, o gospodarce, o tym. No i wołam tego sąsiada Franciszka Bierówkę, chodźcie ze mną do piwnicy, to spróbujecie, jak to by to wyglądało. Wziąłek podłożył jakiś spałek i posadził go na tym ośle. I kocem rzuciłem na niego, żeby to tak przypominało jakoś. To się zaczęło, ale pamiętam po palmowej niedzieli
i przyjechali, bo to wtedy to było troszkę nacisk na kulturę władców. To nie było ściśle religijne. No to... chciałem kupić gazetę w kiosku i ta sprzedawczyni, moczą ode mnie. I ona wiedziała, że ja rzeźbił Łosiąka, Łosią Włosławę rzeźbił tutaj. No, ale może i razy mieli, bo to początki były takie nie za bardzo. No i po tej pierwszej niedzieli nie wszyscy byli zachwyceni z tego. I któryś księży powiedział w Krakowie, w kurii, że nie wie, co się robi księdzu Machowi, żeby zwrócić uwagę, żeby niepotrzebnych rzeczy w kościele nie było jakichś nadużyć. Ja się nie dziwię, że ksiądz biskup musiał zareagować. No i było jakiś zjazd księży w Krakowie i był ksiądz Mach. No i biskup, jak się przywitał, mówił, muszę księdza Macha przenieść na inną parafię, bo ksiądz tam niepotrzebne rzeczy wprowadzał, jakieś zwyczaje w tokarni. A i cieszę się, bo teraz ksiądz Robert Pieczyk rozsławił tokarnię po księdzu Machu. Coraz więcej dostojników kościelnych przyjeżdża i wcale to nie ujmuje ani kościołowi, ani tym obyczajom, jakie bywały. Tylko nad jednym ubolewam troszkę, że czasy przyniosły zmiany. Bo kiedyś, jak była palmowa niedziela, ludzie chodzili pierwszą chłopcy do kościoła z palmami. Te palmy robili takie długie. A dzisiaj naprawdę coraz krótsze, bo dzieci biorą do samochodów, dzieci wygodniejsze. I te palmy coraz krótsze. Dobrze, że jest, że Gminny Ośrodek Kultury, że jeszcze ci dyrektorzy jakoś organizują, żeby to jeszcze podtrzymać te palmowo. Pamiętam, że księdza Macha namówili ci konserwatorzy i profesor Leifu, żeby organizować, tak jak w Lipnicy Murowanej, takie konkursy na palmową niedzielę. I ksiądz Mag zrobił chyba, nie wiem dokładnie, bo mnie już pamięć zawodzi, ale mi się wydaje, że raz tylko była konkurs. Ale jak księdza otoczyli tymi palmami ci chłopcy, to szedł takim tajcu w koło i ile tych palm było w kościele, wszystkie koło księdza. I ksiądz nawet nie musiał zorientować, która jest ładniejsza. Robiliśmy próby, ministranci ksiądzu przed palmową to pokazywał, jak to będzie wyglądało, jak pojademy koło kościoła. No i ja nie robiłem kółek, bo ja nie tego nie jestem kołodziejem, ale znaleźli kołodzieja w Stróży i Stróżka tam poszedł i zamówił u tego kołodzieja kółka takie, to ładnie zrobił, bardzo fajnie i no i zrobiłem, to już wtedy było to takie pierwszy rysunek na osiągu. Zrobiłem później o połowę, o 50 stopni mniejszego procent do Muzeum w Myślenicach. To było, jeździłem do Wiednia, tam do pani Glazer i ona wysłała, no dużo Polaków z Krakowa wyjeżdżało do, i one organizowały takie i pielgrzymki do Watykanu i do tego i mówiły, że coś na upominek wziąć,
papieżowi, ale jakie tam miałem tego Chrystusa na osiołku takiego. No było tak ogromne wrażenie, ja nie wiem, co ja mówił bo nie mogłem słowa wykrztusić dla siebie. To było przeżycie niesamowite. No papież odebrał dołu temu księdzu, co szedł koło niego i mówi, że będzie w domu polskim ta rzeźbka taka malutka, to mało jest, prawie taki jak ten. I ktoś tam był na pielgrzymce w Watykanie w Rzymie i zrobił mi zdjęcie. Gdzie mam to jeszcze zdjęcie, jak on wyglądał w garbotce, ten, co przekazałem papieżowi. Profesor Roman Reinfuss z Krakowa przejeżdżał przez Tucharnię i gdzieś słyszał o tym osiołku palmowym. No i tak on rozkrzewiał i szerzył wśród ludzi kultury trochę tego palmową niedzielę w Tucharnie. Tak się zaczęło potem. Profesor Chrzanowski też piękny artykuł napisał o niedzieli palmowej w Słowie Powszechnym. Takim częstym gościem fotografii krakowski Adam Bujak. I on na każdą niedzielę palmową jechał do Tokarni, potem jechał do Kalwarii i w Kalwarii żywego filmował. I coraz więcej zaczęło się w prasie pojawiać wzmianek o niedzieli palmowej, a ksiądz Mach tak się cieszył z tego, mówi, taką biedną parafię mamy, a najwięcej pisają. To zaczęło łodziwać w Tokarni i nabił ogólnopolskiego takiego w obrzędach, we wszystkich przewodnikach jakichś takich, to wymieniany jest Chrystus na osiołku i ten obrzęd niedzieli palmowej. Ale to dlatego, że jest połączone z tą wiarą ludzi i tego. I dzięki proboszczom, że pielęgnują ten zwyczaj. Bo gdyby nie pielęgnowali, ten Chrystus na osiołku w dzwonicy, on by tam, nie wiem, jakby się czuł. A tak to on z tymi ludźmi, z tymi dziećmi, z tymi, co przyjeżdżają, no przyjeżdżało to, byli i z Japonii, i z Brazylii, i różni. No ja nawet nie wiem, w tych książkach pamiątkowych niektóre wzmianki są tych ludzi wpisanych, co byli na niedzieli palmowej w Tokarni. Osiołek opuścił trzykrotnie Tokarnię, Chrystus na osiołku. Jak było 25-lecie pontyfikatu, amfiteatr w Warszawie, wypożyczyli Chrystusa na osiołku. Myśmy się cieszyli, ale ja już nie byłem tam, ale oglądałem w telewizji. Mam sobie nagrane na pamiątkę.
A potem drugi raz w 2013 roku była wystawa w Myślenicach w Muzeum w Domu Greckim Kraków. To Muzeum Diecezjalnym Król III Tysiąclecia. Ta była wystawa w Krakowie. No to jednak się okazuje, że jestem był raz na wystawie mojej indywidualnej w Muzeum Diecezjalnym w Krakowie Skrzydło Anioła, co ksiądz Sławomir Filipek organizował mi wystawę. Nie wiedzieliśmy, że my się doczekali takich czasów, że i epidemia doścignie Chrystusa na osiołku, nie tylko ludzi. No i w zeszłym roku było odwołane procesja w Niedzielę Palmową wokół kościoła z powodu tego wirusa, jaki przyszedł na nas. Jedno mnie cieszy, że i w innych parafiach gdzieś widziałem w prasie, że już podobno w innych parafiach też próbują Chrystusa na osiołku, że już się pokazuje na Palmowej Niedzielę. No, ale nasz był pierwszy. Jednak nie powiem, bo byli, tam się pojawiali czasem ktoś, chcieli, żeby mi w parafii jeszcze zrobić ten, ale ksiądz Magłowicz, rób coś innego, a niech dostanie na ten jedyny. Wiele rzeźb Józefa Wrony wzbogaca zbiory sztuki ludowej różnych muzeów, krajowych i zagranicznych. Najwięcej wśród nich Chrystusów frasobliwych, których tworzenie jest jego pasją, ale też bardzo bliscy są mu polscy święci. Ludzie powiadają, że wie o nich wszystko, od męczenników sprzed 1000 lat, po męczenników i świętych naszych czasów. Ojca Kolbego i brata Alberta. Właśnie chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom Tokarni, parafianom, parafiankom, o to, że troszczą się o ten wystrój kościoła z tymi palmami i gminny ośrodek kultury też się starał ile może i ksiądz proboszcz i wszyscy razem jacyś nos na duchu podnosi. Daj Boże, żeby to trwało, gdy nos braknie, żeby ten Chrystus jeszcze dalej mógł wędrować. Jedno trzeba przyznać, że uświetniali tę Niedzielę Palmową dostojnicy kościelni. I przez to wtedy i przyjeżdżali z sąsiednich parafii ludzie i oglądali jakieś... Bo Niedziela Palmowa nie tylko w Tokarni istniała i istnieje, bo jest, to samo się powtarza w sąsiednich parafiach wszędzie.
jak mogłem, nieporadnie to wyrzeźbione jest, ale jakoś ta palmowa niedziela i z tymi palmami, z tą procesją, jakoś ta wiara ludzi razem z tym świątkiem, to jest coś wspaniałego. Bo sama rzeźba dla rzeźby to jakoś to... I moje rzeźby czasem są takie nieporadnie, no chciałbym lepiej, ale nie umiem, to tak, jak mogę tak długie? No tak, tak szczerze powiedzieć, takie przeżycie to i do tego czasu mi towarzyszy, że jest przeżycie dla mnie. I sam zaskoczony jestem, tyle rzeźb robiłem przez tyle lat i żadna rzeźba, ja wiem, że chciałem dobrze, ale mi to tym nie wychodziło i nie wychodzi. Ale skąd ta osława tej Niedzieli Palmowej tego Chrystusa? O innych rzeźbach nikt nie wspomina. A o Palmowej Niedzieli, że jest połączony z tym obrzędem religijnym, wjazdem Chrystusa do Jerozolimy, to jakoś niesamowita siła budzącego się wiosny. To tak jak jakieś kwiaty ukryte w ziemi na wiosnę zakwitają, potem giną. Tak samo i Palmowa Niedziela. Ten Chrystus stoi w dzwonnicy cały rok i nikt o Niego się nie pyta. I widzę, że się dobrze czuję, że ksiądz proboszcz o Niego dbał. Chrystus na osiołku lepiej wyglądał ode mnie. No ale co zrobić? Czas przynosi. Myślę, że mnie przeżyje. Anioł straci skrzydło. Kościelny wysunął taką propozycję, proszę księdza, ja bym może spróbował dorobić skrzydło, ale skrzydło się znalazło. Ja mówię, kiedy masz ochotę, spróbuj wyrzeźbić Chrystusa Prawosobliwego, ponieważ jest to rzeźba najbardziej charakterystyczna dla krajobrazu i dla sztuki ludowej naszej ojczyzny. Kompetentne osoby, konserwatorzy uznali, że ma pewne zdolności i zaczyna się po prostu coraz bardziej rozwijać. Ale on się lepiej czuje w większych rzeźbach. Dlatego tam się zastanawiali i w roku 1968 podsunęli mu, czy by nie wykonał po prostu rzeźby, przez artystycznej rzeźby. Niemniej jednak to kosztowało go dużo pracy, bo miał tylko drutko i po prostu i młotek i więcej nic. Więc była to rzeźba, którą wykonywał z wielkim poświęceniem. Trochę było trudności później wykończeniem, ale jakoś się udało. Oczywiście nawiązaliśmy do tradycji, która istniała w naszej ojczyźnie, kiedy po prostu w okresie Niedzieli Palmowej w większych miastach po prostu włożono figurę Chrystusa jadącego na osiołku.